Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z serii trzeciej z gry Farming Simulator 19. Dzisiaj chciałbym w końcu rozpocząć na swoim gospodarstwie hodowlę jakichś zwierząt i padło na konie, bo w sumie zastanawiałem się, czy konie, czy owce, czy świnie, lecz ostatecznie padło właśnie na konie. Więc dobra, teraz na samym początku kupię sobie padok. Poza odcinkiem zrobiłem chyba dwa razy żniwa, w tym żniwa owsa, więc po pierwsze zarobiłem na ten swój dzisiejszy dosyć spory zakup i też mam trochę owca, żeby już mieć czym karmić te konie. Dobra, teraz wybrałem sobie tę lokalizację, jako lokalizację umieszczenia tego padoka. Z całego tego swojego terenu przeznaczonego na zagrody, który swoją drogą, jak tak teraz patrzę, jest dosyć mały i wątpię, żeby mi się tu zmieściły trzy zagrody. Myślałem, czy tu, ale jednak, dobra, gdzieś tutaj to mniej więcej będę chciał postawić. Dobra, to będzie miejscówka? Chyba tak. Czekajcie, jeszcze może trochę w tę stronę przesunę. Dobra. To teraz jeszcze skorzystam z malowania terenu na samym początku, żeby sobie jakieś dróżki tu pomalować, czy też trawę pomalować tam, gdzie jej nie ma, bo ja na przykład nie wiem czemu, jak się kupuje jakiś budynek, no czy w tym wypadku taką zagrodę, to jest po prostu tutaj tekstura trawy wokół niej i tyle. Nie ma samej trawy, jest tylko i wyłącznie tekstura. Ja się dziwię, kurde, czemu? To jest takie trochę dziwne. No teraz wiecie, jak jest to malowanie terenu, no to okej, ale tuż po premierze Farminga nie było takiej opcji, to wyszło w którejś aktualizacji. No nie tak długo po premierze, co prawda, ale trzeba było poczekać na aktualizację 1.2 chyba, czy jak ona tam się nazywała. Więc teraz to nie jest problemem, ale kiedyś to było problemem, w skrócie. Dobra, tu jeszcze patrzę, że... O, czekajcie, bo trochę mi tu na drogę... Trochę mi podwyższyło teren. Hm. Mogę to w ten sposób zrobić. O, dobra. Idealnie zrobiłem. Lekko dotknąłem i już jest idealnie. Dobra, to teraz pomaluję tu trawą, tylko żeby ona na drogę też nie wchodziła. Dobra, już palto licho trochę ewentualnie może wchodzić. I dobra, teraz wezmę sobie teksturę... Która to była tekstura? Czekajcie. O, dobra, to jest ta tekstura. Żeby sobie narysować, namalować taką dróżkę tutaj wokół, tak jakby jak to ja zawsze robię. Jak robiłem w serii pierwszej na przykład. Właśnie w ten sposób. I gdzie ja będę chciał, żeby to wychodziło? A, to jest dobre pytanie. Kurczę, nie wiem. Dobra, to niech będzie na razie gdzieś tu może. I jeszcze tutaj. No i dobra, może to tak na razie być. Ewentualnie jeszcze coś tam sobie później poprawię, jak mi się zachce. O, dobra, może być w ten sposób. No i na razie jest zrobione prowizorycznie, ewentualnie coś tam, jak zachcę jeszcze poza odcinkiem poprawić, to sobie na szybko zrobię, ale na razie obecnie wygląda to w ten sposób. Okej, no to teraz zakupię może same konie, od razu na samym początku. Pamiętam, że w serii pierwszej, jak rozpocząłem hodowlę koni, to chyba kupiłem tylko 4 na sam początek, ale tym razem kupię wszystkie. Czyli maksymalną ilość, jaką mogę tutaj mieć, czyli 8. I wyniesie mnie to, wow, 42 tysiące euro, no. Sporo dzisiaj kasy wydam. A nie, co ja tu kliknąłem, moment. A, bo ja zamiast... Dobra, już wiem. Ja tu powinienem spacją potwierdzić. O, dobra, i już konie tutaj są. Na razie są niestety głodne, więc zaraz szybko zrobimy tutaj akcję z obrządkami. I już trochę poczyniłem tutaj pewne kroki w tej sprawie. Po pierwsze zakupiłem sobie oto tutaj coś do ścielenia słomy podczepiane do tura i kupiłem sobie beczkę na wodę. To są dokładnie takie same maszyny, jakie miałem kiedyś w serii pierwszej. Dobra, to od razu napełnię im tutaj koryto wodą na samym początku. Co do pozostałych rzeczy, czyli owiec mam w silosie, to nie ma problemu, ale bele siana będę musiał i słomy kupić. Ja niedługo planuję na pewno jakąś kupić sobie prasę czy coś i już w przyszłości swoje bele mieć własne, kosiarki też i tak dalej, ale obecnie nie mam tego, więc postanowiłem, to nie jest jakiś duży koszt, więc jakoś to jest dopiero początek mojej hodowli, to postanowiłem to kupić. Dobra, czekajcie, teraz się udam pod sklep i tutaj po pierwsze kupiłem sobie tura do tego mojego najmniejszego klasa, do tego Ariona.
I tutaj, czekajcie, muszę tę przyczepę, a tu jest, dobra. Chcę ją tak ustawić, żeby móc nią transportować belę. O, czyli w ten sposób. Ona jest fajna, bo ma taką opcję. No i pod tym względem rozpoczęcie rozgrywki od hodowli koni jest spoko, bo nie trzeba aż tak dużo nie wiadomo czego, żeby rozpocząć ich hodowę, nie wiadomo jakiej ilości maszyn, paszowozu czy czegokolwiek. Dobra, to czekajcie. Kupię sobie tak, z dwie kostki słomy, tyle powinno wystarczyć i tak z... może z trzy kostki na sam początek tego siana. Też powinno chyba tyle wystarczyć, no nie jest to duży koszt. Dobra. Co do maszyn, które kupiłem wcześniej, to tak jak wspomniałem, czekajcie, gdzie są zwierzęta. Kupiłem... O, właśnie to. Jest to do ścielenia słomy, podczepiane do tura. I co jeszcze kupiłem? Tę beczkę, z tym, że wziąłem ją w takim kolorze. I czy coś jeszcze tutaj kupiłem? No i ładowacz czołowy marki Klas. Tu są dwa ładowacze, w sensie jest większy i jest mniejszy. Ja kupiłem właśnie ten mniejszy i jeszcze muszę kupić, czekajcie, widły. Kolorze, jest tu kolor klasa, jest kolor klasa, dobra, no to kupujemy. I teraz na szybko te bele załaduję i śmignę na gospodarkę, żeby dać im siana, dać koniom siana. To akurat mogę bezpośrednio położyć przy korycie i tyle. Natomiast słomę będę musiał pościelić. Później jeszcze raz muszę tu wrócić przyczepę, żeby znowu ustawić na tryb przyczepy, a nie tak jak jest teraz, bo tak to zboża nie nasypie. No i taki jest generalnie plan. Co do ujeżdżania samych koni, to mam zamiar wyjątkowo, naprawdę, korzystać z modyfikacji. Mimo iż w serii pierwszej, w serii drugiej ja się staram nie korzystać z modyfikacji, no chyba, że są to jakieś delikatne skrypty, z których korzystam. Z czego ja korzystam? Na przykład ze skryptu, który usuwa kolizję kamery, bo ja tego po prostu nie cierpię. Czy z czego jeszcze korzystam? No chyba to jest w sumie głównie ten skrypt, z jakiego korzystam. I korzystam też z moda, będę korzystać z moda Horse Helper. Jak nie zapomnę, to wam go podlinkuję w opisie. On sprawia, że to jest po prostu pracownik, który nam ujeżdża konie. Bo jak wiadomo, konie trzeba w 19 ujeżdżać codziennie, każdego i to dosyć, kurde, długo. Więc ja nie mam na to czasu, nie mam ochoty, bo... O kurde, trochę za dużo tych bel wziąłem, ale jakoś się chyba przewiozę. Nie mam na to czasu, nie mam na to ochoty, więc ja korzystam z tej modyfikacji, czyli pracownik mi... Każdego dnia o północy tak jakby te konie ujeżdża, bierze jakąś tam drobną kwotę z mojego pola i ja bez tej modyfikacji to chyba w ogóle bym zrezygnował z hodowli koni, więc albo z nią grać i hodować konie, albo wcale nie hodować koni, naprawdę. Tak ona ułatwia życie. No i w końcu sobie też zakupiłem tura właśnie, więc już to już jest zakup, który starczy na długo, bo raczej nie planuję chyba w najbliższym czasie kupować jakiejś ładowarki teleskopowej czy coś, więc na razie wszystko, co jeżeli chodzi o przenoszenie jakichś bel i tak dalej, to będę robić właśnie tym klasem. No jak jego sprzedam, to być może tym większym Arionem, który mam, bo do niego też można tura podczepić. Właśnie tamtego większego, który wam w sklepie pokazywałem. Dobra, to teraz będzie szybki rozładunek bel, czyli... Nie, czekajcie. Resetuj pod sklep, bo i tak ja muszę tam pod ten sklep się wrócić. Żeby znowu... Bo mógłbym sobie kupić warsztat na gospodarstwie, ale jakoś, kurczę, szkoda mi trochę na niego kasy. Muszę tam znowu ustawić, żeby była przyczepa, bo inaczej nie nasypię im tego owsa. No, nie będę mieć jak. Więc zaraz i tak muszę pod sklep wrócić, ale to zaraz, czekajcie, najpierw dam moim koniom trochę siana. Trzy kostki na sam początek wystarczyć powinny, te konie aż tak dużo nie jedzą, więc serio, to powinno na razie wystarczyć. Sam jak już będę, w przyszłości już sam będę sobie tutaj własne siano mieć, nie będę kupować, to tylko teraz było na potrzeby rozpoczęcia w ogóle tej hodowli. Dobra, i teraz jeszcze trzeba pościelić słomę.
To czekajcie, te widły na razie odczepię, bo tutaj są już widły w tym... urządzeniu do ścielenia przecież. To jest bardzo fajna akurat rzecz, naprawdę. Tylko trzeba G ustawić na ostatnią maszynę, tak jakby. O, i mamy widły. A mogę dwie kostki naraz tam wrzucić? Kurde, spróbuję wrzucić dwie naraz, czekajcie. Tylko czy mi się teraz ciągnik, tył ciągnika nie podniesie, mogłem mu obciążnik na tył założyć. O, dobra. Chyba będzie git. I teraz ostrożnie. No i podnosi się ciągnik, dobra, ale jakoś dojadę może. No, mogłem obciążnik założyć, ale czekajcie, o. A nie, to nie tu, gdzie się ścieli? A, z tamtej strony, dobra, myślałem, że będę musiał jechać dookoła, zapomniałem. Tu jest koryto na wodę. Tu się ścieli, o, tu jest miejsce, dobra. No to ścielimy, nie będę tego nawet podnosić. No i dobra, zobaczmy jak wygląda tutaj sytuacja. Siano jest, nie za dużo, ale tyle starczy, słoma zaraz będzie, woda jest. Owies, jeszcze tylko muszę dać swoim koniom owsa. Tutaj się powoli... A czy jak się skończy jedna kostka, to czy druga zacznie się automatycznie ścielić, czy będę musiał tu... Czy będę musiał jeszcze raz kliknąć? Czekajcie, zaraz zobaczę. Nie, muszę jeszcze raz, dobra. Ale mnie to zawsze dziwi tutaj. Czemu ta słoma jest tak osypana, wiecie, tak tu, na zewnątrz, żeby tutaj jakieś zadaszenie było chociaż czy coś, to nie. Tak jakoś ten software dziwnie czasami robi po prostu te zagrody dla tych zwierząt, serio. Dobra. Otóż zaraz i tak będzie pełno słomy, to jeszcze zostanie mi trochę... To jeszcze mi zostanie po prostu ta kostka. O właśnie, dobra, więc to odczepiam, niech tutaj stoi. Tymczasem ja wsiądę sobie do tego klasa, gdyż to jest obecnie mój najszybszy ciągnik na gospodarstwie, bo te co mam... Te trzy co tam mam, to one jeżdżą maksymalnie 40 na godzinę, natomiast... Nie, czekajcie, ten fend też? Nie, dobra, one wszystkie 40, natomiast ten tutaj... Klas jedzie 50 na godzinę, więc nim sobie śmignę pod sklep, zejdzie to najszybciej. No i teraz to trzeba będzie oczywiście czekać, aż konie będą miały ten swój... Jak to się mówi tu, że one będą maksymalną miały kondycję czy coś? No chodzi o ten wskaźnik, co teraz jest na czerwono, jak mamy te trzy wskaźniki, gdzie jest 5%, 100% i 100%. Ten na dole 100% to czystość, te 100% w sensie żywotności to chyba chodzi o to, że są nakarmione czy coś, ej, nie pamiętam w sumie. I ten na górze wskaźnik, który teraz jest na czerwono, ten mały paseczek, to jest poziom kondycji wierzchowca, jego ujeżdżania. Jak jest 100%, wtedy są najdroższe, wtedy sprzedajemy. A kiedy one są najdroższe, to naprawdę jak się sprzeda wszystkie 8, to naprawdę idzie sporo zarobić, więc teraz trochę wydałem na to kasy, którą to kasę mógłbym wydać na jakieś na przykład maszyny, ale naprawdę za jakiś tam czas, bo to trochę trzeba poczekać jednak, to zarobię na tym naprawdę kokosy. Nie, nie sprzedaj, o Jezu, niechcący bym sprzedał. Jeszcze niedługo kupię nową przyczepę, ale jeszcze nie w tym odcinku. Ale bym, kurde, narobił. Niechcący. Bo z reguły, jak tu przyjeżdżam, to sprzedawać to miejsce pod sklep, rzadziej coś tam ustawiać. Co prawda tego owsa nie mam jakoś dużo, bo ja go, pamiętam, obsiałem mniej więcej na połowie pola, a na pozostałej połowie, bo wiedziałem, że nie będę go aż tyle potrzebować, na pozostałej połowie pamiętam, że obsiałem chyba soję, bo akurat była dobra cena za nią. No i wymuciłem jedno i drugie, soję sprzedałem, owies poszedł cały do silosu. No i tyle, co go tam jest. Na razie to powinno w zupełności wystarczyć, tam w przyszłości sobie jeszcze na pewno zrobię jakieś żniwa owsa. O, właśnie tyle go mam. A jeszcze patrzcie, ja trochę jęczmienia tutaj mam, no ale tyle co nic.
Dobra, to teraz wysypię ten owies i zobaczę, ile go będzie. No bo to mówię, nie jest jakoś dużo, ale no koni nie są jakieś takie mocno żarłoczne w farmingu. Akurat jak im się nasypie, to im to dosyć długo starcza, więc zaraz zobaczę, ile tutaj będzie tego owsa, bo jeszcze trochę mi w silosie tam zostało, czekajcie. No tak, no będzie całkiem, serio, to im starczy raczej na dosyć długo. Więc nie muszę się jakoś tym martwić. Dobra, jeszcze tam zaraz dosypię to, co mi reszta pozostała w silosie, ale ja się chcę w końcu jakimś koniem tutaj przejechać swoim. Niech będzie ten tutaj. Objedźmy sobie nim gospodarkę. Ja to naprawdę rzadko końmi jeżdżę. Jakoś to jest jedna z tych w sumie ciekawszych nowości w 19, że oni zrobili coś takiego, że możemy sobie koniem śmigać, o, w ten sposób, i zrobili to nawet lepiej niż się spodziewałem, że to będzie zrobione. A mimo to, z racji korzystania z moda Horse Helper, no to rzadko to robię, naprawdę. Zresztą zaraz sobie trochę pojeżdżę i zobaczymy, jaki będzie jego procent ujeżdżenia. Szkoda tylko, że... chociaż w sumie nie wiem, czy szkoda. Wiecie, gdyby była perspektywa z pierwszej osoby. Ciekawe by to w sumie wyglądało. Czyli gdybyśmy patrzyli z oczu rolnika. No ale niestety nie ma czegoś takiego. Czekajcie, ile tu jest trybów? Jest po prostu... w sensie, jak on chodzi, ten koń. Jest taki podstawowy, o. A nie, moment. Jak kliknie W, to jest kus. A jeszcze raz kliknę W, to jest ten cwał, najszybszy, dobra. I teraz śmiga jak Geralt na płotce po Velen. Ten koń, choć może trochę wolniej. Ale skoczny jest straszliwie, tylko czemu aż gra mi się przycięła, tak skoczył skurczybyk. No i teraz jak trochę on pojeździł, to trzeba go zaraz będzie trochę wyczyścić. Co zaraz zresztą zrobię, czekajcie tylko, żebym ja zapamiętał, który to jest. Właśnie, który to jest? To jest ten, dobra, Fate. I co, tyle nim pojeździłem i jest tylko... aha, czekajcie, włączyłem, żeby do tyłu jechał. Tyle nim pojeździłem i tylko i wyłącznie 34%. A wyobraźcie sobie tak każdego konia codziennie. No nie, szlak by mnie trafił, muszę korzystać z tej modyfikacji. I jest już tylko w 82% czysty ten koń. Aha, i gdzie on teraz jest? To jest ten tutaj? Nie. O, to jest ten, dobra. I teraz mogę go... no nie widać, żeby on był jakiś brudny, bo nie jeździłem nim aż tak długo. Ale jak jesteśmy przy koniu, lewy przycisk myszki. Jest dźwięk taki jakby szczotki, jakbyśmy go tam czochrali. No i dobra. Lecz ja tego nie robię, bo mówię, ja korzystam z tej modyfikacji, nie wyobrażam sobie tak codziennie każdym koniem jeździć. No nie, słuchajcie, nie mam na to po prostu nerwów i czasu. Dobra, więc chyba to wszystko w tym odcinku. W końcu rozpocząłem hodowlę jakichś tutaj zwierząt. Trochę się wykosztowałem, ale to mi się w przyszłości zwróci z nawiązką. Dobra, więc teraz konie mi na razie starczą, jeżeli chodzi o zwierzęta. Teraz raczej długo nic nie kupię, bo chciałbym się trochę skupić jednak na zakupie jakichś nowych maszyn, ewentualnie nowego pola. No, się zresztą zobaczy. Okej, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć!